Dystrybucja cyfrowa zyskuje na popularności. Wideo na życzenie, słuchanie muzyki poprzez różne platformy czy kupowanie gier wideo w cyfrowych sklepach powoli zaczynają wypierać nośniki fizyczne. Sprawdziliśmy, czym różni się dystrybucja cyfrowa od sprzedaży płyt na rynku gier wideo. Jeśli rzucicie okiem na pierwszą lepszą encyklopedię, szybko dowiecie się, że początki cyfrowej dystrybucji sięgają drugiej połowy XX wieku. Jedną z pierwszych metod pobierania gier wideo za pośrednictwem strumienia danych było GameLine, dotyczące urządzeń Atari 2600, odbywające się przy pomocy połączenia dial-up. W latach 90. cyfrowa dystrybucja gier komputerowych miała się szczególnie dobrze na komputerach osobistych, mimo iż najprostsze i najmniejsze wagowo gry pobierały się godzinami. Nie istniała jednak dominująca forma lub platforma w tej branży. Swój dedykowany kanał dystrybucji cyfrowej miała jednak firma Sega, która utworzyła Sega Channel. Miesięczny dostęp do tej platformy kosztował wówczas blisko $13. Szybki rozwój cyfrowej dystrybucji treści odnosi się jednak głównie do przełomu XX i XXI wieku, kiedy to nastąpił szybki rozwój internetu oraz wzrosła przepustowość i szybkość internetowych łączy. Umożliwiło to szybszy i łatwiejszy dostęp do treści w postaci cyfrowej. Dotyczyło to zarówno gier komputerowych, książek, filmów, jak i muzyki. Ostatnio cyfrowa dystrybucja cieszy się dużą popularnością. Kupowanie gier bez wychodzenia z domu w trakcie pandemii stało się przystępnym rozwiązaniem, zwłaszcza że jedyne co musimy zrobić, to zalogować się w wybranym przez nas serwisie i możemy pobrać dany tytuł na swój dysk twardy. Ta metoda cieszy się jednak największą popularnością u graczy pecetowych, jako że oni najczęściej spotykają się z przeróżnymi zniżkami na licznych platformach typu Epic Games czy Steam. Dzisiaj mało kto trzyma pudełkowe wydania gier komputerowych w swoim domu. Ostatnio wydane produkcje na pecety, nawet w wydaniach fizycznych, często zawierają kody jednorazowego użytku. Oznacza to, że jeden egzemplarz gry przypadł na jednego właściciela bądź jedno konto, na którym trzeba wprowadzić dany kod. Inaczej jednak dystrybucja pudełkowa wygląda dla użytkowników konsol, którzy do teraz korzystają z wielu punktów sprzedaży gier używanych. Jeśli chodzi o konsole, to myślę, że nie powinno być tak strasznie. Myślę, że przynajmniej jeszcze przez kilka lat tutaj te gry w wersjach pudełkowych będą miały rację bytu. Głównie dlatego, że gry w wersjach cyfrowych na konsolach cały czas są znacznie droższe, jeżeli chodzi o gry premierowe. I dodatkowo jest to, że no jak się kupi wersję cyfrową, no nie można tej gry ani sprzedać, ani wymienić, a tą wersję pudełkową jednak tak. Dlatego te gry pudełkowe jeszcze mają jakiś tam sens większy. No i druga sprawa to wartość kolekcjonerska tych gier. Ludzie zbierają też gry, chcą mieć je na półkach i podziwiać je w domu, a nie tylko w cyfrowej wersji z poziomu konsoli. Także myślę, że chyba jeszcze mamy kilka lat, że pożyjemy. Pomimo wielu zalet popularnej cyfry, dystrybucja pudełkowa raczej nie zostanie zakończona w ciągu kilku najbliższych lat. Dla wielu graczy kolekcjonowanie gier stanowi prawdziwą pasję, sięgającą nawet czasów dzieciństwa. Zbierane są nie tylko pudełka, ale również figurki czy konsole. Oczywiście dystrybucja cyfrowa rośnie w siłę z każdym dniem, ale patrząc na najnowszą generację konsol, kolekcjonerzy mogą póki co spać spokojnie.